Dzień dobry, dzień dobry, moje kochane wodniki. Witam Was bardzo serdecznie w czytaniu na luty 2024, a będzie to czytanie dotyczące związków, relacji, miłości w związkach. Więc jeżeli jesteście w jakiejś relacji, no to zapraszam Was oczywiście na czytanie. Zrobimy sobie tradycyjnie krzyż celtycki i zobaczymy, co karty będą chciały Wam powiedzieć. Pamiętajcie, że są to czytania ogólne i nie będą rezonować ze wszystkimi, więc bierzcie tylko i wyłącznie to, co dla Was, resztę zostawcie, a jeżeli to czytanie to kompletnie nie Wasza bajka, to sprawdźcie proszę swój ascendent, księżyc bądź swój znak wenusowy w horoskopie urodzeniowym. Zachęcam również do zajrzenia do opisu pod filmem, jest tam kilka ważnych informacji na mój temat, dlatego bardzo proszę szczególnie moich nowych widzów o zapoznanie się z tymi informacjami. No i kochani, łapeczki w górę, jak najbardziej mile widziane. Pamiętajcie, że filmy miesięczne wychodzą na podstawie ilości lajków pod filmikami z poprzedniego miesiąca, więc warto zostawić łapeczkę w górę. Oczywiście to czytanie jest małym wyjątkiem, bo jest pierwszym czytaniem tego typu na kanale, więc odbyło się losowanie, które zresztą mieliście okazję zobaczyć. Na zakładce wideo jest filmik, w zakładce społeczność jest kolejność znaków, tradycyjnie jak zawsze, ale od przyszłego miesiąca łapki w górę będą decydować o kolejności, więc zostawiajcie te łapeczki w górę. Komentarze, subskrypcje, udostępnienia są również bardzo, bardzo mile widziane. No i kochani, z góry Wam za to wszystko dziękuję. Nie przedłużam, lecimy z Waszym czytankiem, wodniki. Co będzie Waszym wyzwaniem na luty 2024? Szóstka pentakli. Co będzie pomagać bądź przeszkadzać? Sąd ostateczny. Co odchodzi do przeszłości? Królowa buław. Co jest podstawą tej sytuacji? Mag. Co macie w głowie, w serduszku? Królowa mieczy. Oj, królowa mieczy. Co przyniesie niedaleka przyszłość? Czwórka buław. Wasza energia? Dziewiątka mieczy. Czym się tak stresujecie, co? Energia z zewnątrz? Księżniczka kielichów. Nadzieje bądź obawy? Wisielec i wynik bądź rada? Cesarzowa! I na spodzie dziesiątka kielichów. Jakie piękne karty. Już tu patrzę, co tam się dzieje. Okej, dobra, talia dopowiadająca jest, moje drogie wodniki, no i lecimy. Co będzie stanowić dla Was, kochani, wyzwanie w lutym, jeśli chodzi o Wasze relacje, związki i takie rzeczy? Szóstka pentakli, równowaga w dawaniu i braniu. Kochani, szóstką pentakli może być tutaj kwestia tego, żeby bardziej się przyłożyć do związków, w którym jesteście, żeby okazać więcej czułości, więcej wsparcia, więcej energii w to wszystko dać, tak? Więcej miłości, bardziej się zaangażować, oczywiście, że tak, ale szóstka pentakli też może oznaczać, kochani, żeby więcej wymagać od partnera, partnerki, szczególnie jeżeli gdzieś tam czujecie, że za dużo dajecie od siebie, a z drugiej strony nie ma nic. Szóstka pentakli też może być pewnego rodzaju prezentem, może być pewnego rodzaju czymś, co dostaniecie, co może stanowić dla Was wyzwanie, nie wiem, pierścionek zaręczynowy dla części z Was, klucze do mieszkania, coś w tym stylu. Zaraz sobie będziemy zresztą dokładnie patrzeć, o co chodzi z tą szóstką pentakli. No i co będzie pomagać bądź przeszkadzać? Sąd ostateczny. Myślę, kochani, że pierwsze, uwolnienie się od czegoś, co Was blokuje, czy jest to w kategorii Wy jako sami, jako indywidualiście, czy Wy jako para, coś tutaj trzeba będzie rozwiązać. Może są jakieś sądowe sprawy, może część z Was jest jeszcze w trakcie rozwodu, ma niezakończone sprawy z byłym partnerem, a tutaj już tworzycie coś nowego, trzeba będzie to załatwić. Dla części z Was trzeba będzie emocjonalnie się uwolnić od jakiegoś bagażu, od jakiegoś ciężaru związanego z tą relacją bądź z innymi relacjami. Ale taka wolność na pewno Wam się, kochani, tutaj przysłuży. Wyjaśnienie różnych aspektów też, tak? Zobaczmy tą szóstkę pentakli na początek. Paść kielichów. Dziesiątka kielichów. Księżyc, dziesiątka pentakli, sprawiedliwość, ósemka mieczy. Kochani, wiecie co? Dla mnie tutaj jest kwestia, to jest kwestia jakiejś niespodzianki na pewno. I bardziej wydaje mi się, że to kwestia jest ofiarowania Wam czegoś albo poproszenia Was o coś. Dla części z Was faktycznie może to być kwestia małżeństwa, zamieszkania razem, dla świeżych związków. Możecie usłyszeć wyznanie miłości, możecie, kochani, zostać poproszeni o rękę, zamieszkanie razem, stworzenie rodziny. I ja widzę, że, kochani, tutaj pojawi się jakaś niepewność, czy to właściwa osoba, czy to jest właściwa droga, czy ja mam przyjąć to oświadczenie, czy też nie. Cholera jasna, nie wiem, co mam zrobić, tak? Czy to jest ta osoba, z którą powinnam to zrobić? Za dużo myśli, kochani, za dużo jakichś takich blokad. I myślę, kochani, że to trzeba będzie uwolnić, bo możecie właśnie nie zauważyć,
marzyć. No, z tą czwórką buław, że to jest coś, co warto budować. To jest coś, co warto budować. Więc kochani, dla części z Was ja bardzo mocno czuję, że jest to kwestia młodej relacji, która przechodzi w coś bardziej stabilnego. Że jest to kwestia młodej relacji, która wchodzi w stan związku, małżeństwa, tworzenia rodziny, tworzenia relacji. Więc kochani, oczywiście coś takiego zostanie Wam tutaj przekazane. Oczywiście dla części z Was ja mam wrażenie, że tutaj też jest kwestia... bardziej skupię się na tym pierwszym, bo to dla mnie wychodzi na pierwszy plan, że tak powiem. Ale dla części z Was może to być kwestia... powiększenia rodziny, więc jeżeli już jesteście w stałym związku, jeżeli jesteście już w relacji małżeńskiej, może chodzić o kwestię powiększenia rodziny. Zobaczmy w takim razie ten sąd ostateczny. Co tutaj się dzieje z tym sądem ostatecznym? Wisielec. Mhm. As pentakli. Cesarz. Cesarz, szóstka pentakli, mag, trójka kielichów. Wiecie co, moi drodzy, powiem Wam tak, jeżeli czekacie jeszcze na jakiegoś eksa, który jakimś cudem przyjdzie i, że tak powiem, zacznie z Wami nowy początek, mam wrażenie, że czas się po prostu od tego uwolnić i przestać bujać w obłokach i dostrzec fakt, że macie przy sobie naprawdę kogoś bardzo kompatybilnego, kogoś, z kim możecie budować swój związek i z kim możecie stworzyć swoje, jeżeli długo i szczęśliwie, i stworzyć właśnie relacje, jakiej pragniecie. To jest dla części z Was, ale musiałam to powiedzieć, bo mi się to wybiło. Dla części z Was jest to faktycznie kwestia spojrzenia po prostu inaczej na swoją osobę. Mam wrażenie, moi drodzy, że u Was, biorąc pod uwagę, że w przyszłości jest królowa buław, że to się zaczęło od jakiegoś romansu, typu Friends with Benefits i tak dalej, że to nie było zbyt takie poważne, że zaczęło się od romansu, zaczęło się od spotkania, takie niezobowiązujące te spotkania i mam wrażenie, że nigdy nie braliście tej osoby na zbyt poważnie, wiecie? Mam wrażenie, że to było na zasadzie okej, spotkamy się, okej, jest fajnie, okej, jest dobrze, ale żeby tam coś z tego nie wiadomo jak było, no to zobaczymy, nie? I mam wrażenie, że u Was jest kwestia uwolnienia się od tego sposobu myślenia, że to jest tylko romans, że to jest tylko na chwilę i spojrzenia, że osoba, która przy Was stoi, ma naprawdę ogromny potencjał, żeby zbudować coś trwałego. Macie przy sobie swojego cesarza, moje drogie panie. A jeżeli, kochani, mówię do panów, no to jesteście Wy cesarzem w tej sytuacji i naprawdę macie szansę stworzyć przyszłość ze swoją cesarzową. Kochani, tu jest szansa na nowy początek, tylko Wy musicie spojrzeć na to z innej perspektywy. Musicie docenić starania tej osoby i uświadomić sobie fakt, że jest to wszystko, o czym zawsze marzyliście. Że jest to wszystko, czego zawsze pragnęliście. No i z trójką kielichów nic tylko się radować, nic tylko hajtać się. Trójka kielichów kiedyś była kartą zaręczyn, więc jak najbardziej, kochani, tutaj coś takiego na horyzoncie. No i ja z kielichów, hello, rozpoczyna się jakiś nowy rozdział dla Was. No i właśnie, co odchodzi do przyszłości? No tak królowa buław, czyli moi drodzy, pasja, namiętność dalej jest, nie zrozumcie mi źle, ale mam wrażenie, że właśnie zupełnie z innej perspektywy zaczniecie patrzeć na ten związek, zupełnie z innej perspektywy to się wszystko zacznie dla Was, zupełnie właśnie z inną perspektywą, o może tak, zacznie się to wszystko dla Was rozwijać. I kochani, podstawą tej sytuacji jest mag, czyli kreowanie wspólnej rzeczywistości, kreowanie rzeczywistości, o jakiej zawsze marzyliście. Myślę, moi drodzy, że ta osoba, która jest przy Was, jest tutaj z tą energią Waszego spełnienia marzeń. Jest to coś, o czym właśnie zawsze marzyliście i to zaczyna się manifestować. I właśnie dlatego się boję, że kochani, Wy zaczniecie tutaj się stresować, ale jak to? Ale to on? Ale to ona? Przecież kurde, ja nie wiem, myślałam o kimś innym, tak? Albo myślałam o kimś innym i w ogóle jak to się wszystko zadziało, nie? Trochę jest takiej energii, ale w ogóle skąd? Zobaczmy tego maga. O, coś już leci. Zobaczmy, co leci. Siódemka kielichów. No właśnie, to bujanie w obłokach. To takie zastanawianie się. O, Jezu, wodniki. Arcykapłan. Rydwan. No, sprawy ruszają do przodu i mam wrażenie, że właśnie to, o czym zawsze marzyliście, zaczyna się realizować, zaczyna się spełniać. Z paziem pentakli faktycznie, kochani, wchodzicie tutaj na wyższy poziom i z paziem pentakli bardzo mocno też czuję, że zostanie Wam coś zaoferowane. Właśnie klucz od mieszkania, wejście w taki stały związek, zaręczyny, coś, kochani, poważnego się tutaj dzieje. No właśnie, i ten rycerz kielichów świadczy o tym właśnie, że...
miłość zaczyna, wiecie, dominować w tej sytuacji i tak jakby idziecie w kierunku zakończenia jakiegoś rozdziału i wejścia na wyższy związek, wejścia na zupełnie bardziej poważny związek, cesarzowa na spodzie. Kochani, osoba, z którą jesteście, ma wobec was ogromne plany. Myślę, kochani, że z tym arcykapłanem i rydwanem myśli o was w kategorii naprawdę małżeństwa, budowania czegoś, może chce się z wami gdzieś tam przeprowadzić, może chce zbudować z wami dom, może też tutaj się szykować jakaś podróż, kochani, podczas której pewne sprawy wyjdą na jaw i właśnie pewne rzeczy zostaną wam zaproponowane. Więc spodziewajcie się jakichś podróży, spodziewajcie się jakichś wyjazdów. Jeżeli nie, moi drodzy, no to jest faktycznie kwestia pokonania jakichś trudności i wejścia na wyższy szczebel. Dla części z was, jeżeli kiedyś tej osobie mówiliście na przykład, o Jezu, ja bym chciała się zaręczyć w takim miejscu, w takich warunkach i żeby to tak i tak wyglądało. Wiecie, taka luźna rozmowa po prostu na temat swoich marzeń, to myślę, kochani, że ta osoba robi wszystko, żeby te marzenia się spełniły. Wiecie? Żeby to wszystko wyglądało tak, jak w waszych marzeniach, żeby to wszystko wyglądało tak, jak wy zawsze pragnęliście. Macie przy sobie osobę, która chce manifestować wszystkie wasze marzenia. Myślę, moi drodzy, że o ile dla was gdzieś tam po części to była bardziej taka luźna znajomość, dla tej osoby od zawsze było to coś bardziej poważnego, niż by się wydawało. I wasz partner, wasza partnerka kodowała wszystko, kodował wszystko, co powiedzieliście, każde wasze marzenie, każde wasze pragnienie. I myślę, że jest gotowy właśnie tutaj wszystko zainwestować tak, zrobić tak, żeby właśnie spełnić to wasze marzenie. Więc tutaj wiele was może zaskoczyć. Pozytywnie oczywiście, ale myślę, że to będzie taka trochę konsternacja dla was, moje drogie wodniki. No bo w głowie, w sercu jesteście trochę w swojej energii, czyli zaczniecie myśleć. za dużo myśleć. Od razu pojawią się pewne mury, granice, wycofacie swoje serce i zacznie się analizowanie. A czy to jest facet dla mnie? A czy to jest kobieta dla mnie? A czy ja mogę w to wejść? A co jak mnie zrani? A co jeśli popełniam błąd? A to, a tamto, a siamto, a sramto. Kochani, w miłości się nie myśli aż tyle. Zobaczmy tą królową mieczy. No, gwiazda, to jest wasze spełnienie marzeń, moi drodzy. Piątka mieczy, no. Okej. Okay. Czyżby była kiedyś taka sytuacja, że coś wydawało się waszym spełnieniem marzeń, a po prostu gruchło, a się rozwaliło, bo trochę mi na to wygląda? I to może być ten sąd ostateczny, który trzeba po prostu uwolnić. Moje drogie wodniki, ewidentnie jest tutaj kwestia analizowania jakiejś sprawy, która już się zakończyła dla was tą dziesiątką buław. Czyli analizowanie dla mnie ewidentnie energii przeszłości. Energii, w której być może zainwestowaliście swoje emocje w kogoś, w jakiś związek, w jakąś relację, która była waszym marzeniem, która wydawałoby się, że dąży do czegoś takiego pięknego, do jakiegoś spełnienia, do takiego wowa i że wszystko jest pięknie, gwiazdy normalnie na niebie i wszystkie marzenia się spełniają, a tymczasem okazało się, że ktoś robił coś za waszymi plecami, okazało się, że ma żonę, męża, okazało się, że nie myśli o was poważnie, okazało się, że was oszukiwał, okłamywała i takie różne rzeczy. I to się wszystko zakończyło z ogromnym ciężarem dla was. Dla części z was właśnie taka sytuacja miała miejsce. I to odbija się piętnem na waszej obecnej relacji. Może dlatego właśnie chcieliście tylko coś dorywczego, tylko związek właśnie taki w zasadzie spotkań, randek i niczego więcej, bo baliście się zainwestować w pełni właśnie w swoje relacje ze względu na obawy przed tym, że znowu za dużo sobie będziecie obiecywać i że znowu, że tak powiem, coś się roztrzaska. Tymczasem, kochani, ja czuję, że... kocham tą dwójkę buław. Otwiera się dla was nowa ścieżka i tutaj nie ma ukrytych kruczków. Tutaj widzicie, dokładnie widać, co jest pod powierzchnią. Dokładnie widać. Tam nie ma ukrytych aspektów. I dla wielu z was, moi drodzy, to może być zmiana na lepsze. To może być szansa na nowy początek. To może być szansa, żeby zostawić w końcu jakąś przeszłość za sobą i ruszyć naprzód w kierunku prawdy, w kierunku pasji, w kierunku namiętności, w kierunku budowania czegoś ważnego. Więc moje drogie wodniki, ewidentnie tutaj jest energia zostawienia za sobą jakiejś przeszłości, jakichś wspomnień, jakichś obaw, jakichś lęków. Bo to jest to, co was na tą chwilę blokuje. A osoba, która pojawia się na waszym horyzoncie, która już jest w waszej przestrzeni, naprawdę może być dla was kimś ważnym, waszym spełnieniem marzeń, ale tym razem tak na poważnie. Niedaleka przyszłość, no czwórka buław, moi drodzy, to wszystko prowadzi do stabilizacji, więc ewidentnie jest tutaj energia zamieszkania razem, małżeństwa,
budowanie wspólnych fundamentów na przyszłość, radowania się z bycia ze sobą. Czwórka buław jest kartą ślubów, kartą celebracji, więc może pojawić się wspólna celebracja, czy to zaręczynowa, czy to już ślub. Tak szybko nie wiem, wodniki, wy chyba nie jesteście tacy prędcy do takich spraw, wy musicie sobie wszystko przeanalizować, nie? Ale z czwórką buław na pewno zamieszkanie razem, może jakaś właśnie parapetówka, może właśnie celebrowanie wspólnych pierwszych chwil z partnerem, z partnerką w takim oficjalnym związku, więc szykuje się naprawdę dobra zabawa i szykuje się budowanie pięknej, pięknej przyszłości z tą czwórką buław. Zobaczmy tą czwórkę buław. Myślę, kochani, że dla części z Was faktycznie to jest kwestia zamieszkania razem. Zamieszkania razem, może wynajmu pierwszego mieszkania wspólnego, może nawet kupna mieszkania, może przeprowadzicie się do partnera, partnerki. No, rycerz pentakli, faktycznie jest to kwestia jakiejś inwestycji. Spokojnie, ale do przodu zaczynacie inwestować w swoją przyszłość. Wieża. Okej. Piątka buław. Wiecie co? No, królowa kielichów, piątka pentakli, siódemka buław. Myślę, kochani, że będą pojawiać się jeszcze jakieś takie konflikty troszeczkę wewnętrzne, czy wchodzić w to, czy nie, czy mogę w pełni kochać, czy nie mogę. Myślę, że jeszcze będą pojawiać się pewne granice, będziecie się bronić przed pewnymi rzeczami. Aczkolwiek, no, rycerz buław, dziewiątka pentakli, siódemka pentakli świadczy o tym, że pomału to wszystko zacznie puszczać, pomału to wszystko zacznie pękać. I myślę, kochani, że wasze serce zacznie otwierać się coraz bardziej właśnie na tą relację, tak? I na tworzenie czegoś więcej niż tylko przygody i niż tylko jakiś tam dorywczej znajomości. Kochani, z wieżą i piątką buław mam wrażenie, że tutaj trochę niektórzy mogą być w szoku. Myślę, kochani, że jeżeli utrzymujecie swój związek w takiej tajemnicy i jest to jakiś taki wasz sekret, to kiedy oficjalnie wyjdzie, że jesteście partnerami, że jesteście w związku, dla wielu osób może to być szok. Może to być takie, ale jak to? I wiecie co, z tą piątką buław, piątką pentakli, trochę czuję, że mimo wszystko ważne, żebyście pilnowali gdzieś tam swojej prywatności. Okej, nie musicie tego trzymać w tajemnicy, ja tutaj broń Boże nie widzę, że macie to trzymać w tajemnicy, ale taką prywatność swoją pilnujcie, bo ja czuję, że kochani, nie wszyscy będą do końca zadowoleni z waszej relacji i z waszego związku i mogą pojawić się pewne głosy, które będą was ruszać po prostu niepotrzebnie. Myślę, że z tą piątką buław może to być potencjalna konkurencja, czyli na zasadzie ktoś się podkochuje w waszym facecie, w waszej kobiecie i jest zazdrosny, że wybrała was. Albo w drugą stronę, ktoś się podkochuje w was i chciałby mieć was tylko na wyłączność, a tymczasem okazuje się, że jesteście z kimś innym w związku i pojawia się, wiecie, konflikt. Myślę, że kochani, tutaj pojawią się jakieś przykre słowa, nie tyle waszego związku, co ktoś może, wiecie, gadać na drugą osobę, że ktoś może mówić, no ale co ty, przecież on czy ona, to tamto, więc starajcie się pilnować właśnie, tak jak mówię, swoich granic, starajcie się pilnować swojej prywatności i nie dopuszczajcie, żeby jakieś takie plotki, niefajne rzeczy gdzieś tam was ruszały. Starajcie się mieć otwarte serce z naprawdę w tej sytuacji, ale też miejcie naprawdę wyraźne granice dla osób, które, że tak powiem, nie powinny angażować się, że tak powiem, w waszą relację. Z rycem pentakli nie śpieszcie się, róbcie pomału swoje, określcie konkretne cele i pozwólcie sobie kroczyć według tych celów, bo właśnie mówię, z rycerzem była w dziewiątką pentakli i siódemką pentakli, wygląda na to, że sprawy między wami zmierzają w dobrym kierunku, w kierunku budowania właśnie nowych fundamentów. Widzicie, mamy tą trójkę buław na spodzie, inwestycji w siebie nawzajem, pasja, namiętność jak najbardziej dalej jest, mogą szykować jakieś podróże, ale też przeprowadzka, wyjazdy. No i faktycznie, kochani, tutaj zaczynacie inwestować troszeczkę bardziej poważnie, że tak powiem, w tą relację, co też po części, no właśnie, dziesiątka mieczy może właśnie przynieść wam zakończenie, przede wszystkim wodniki, zakończenie w jakiejś takim analizowaniu, ale też może przynieść zakończenie pewnym relacjom. Od razu wam to powiem, że może przynieść zakończenie pewnym relacjom, które no wyjdzie na jaw, że tak powiem, nie współgrają z waszą przyszłością, a już no dwójka kielichów, mówię wam, że tutaj pojawią się jakieś zazdrosne osoby, że jesteście z kimś innym, i no, pewne relacje być może właśnie trzeba będzie tutaj niestety zakończyć. No i stąd być może właśnie ten wasz stres. Uważajcie tylko, żeby to nie przerodziło się w czarne myśli dotyczące waszego związku, bo dziewiątka mieczy może mówić właśnie o takim czarnowictwie, o przejmowaniu się opinią innych, nieprzespane noce i stresy ogólnie, co ja zrobiłem, po co to zrobiłem i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem, kochani, że mówię, tutaj rozwija się coś fajnego dla was i ważne jest, żeby nie pozwolić innym tego spieprzyć, nie? Po prostu tego spieprzyć. Zobaczmy tą dziewiątkę mieczy.
No, trójka kielichów, właśnie, radujcie się. Cieszcie się tutaj właśnie tym, co jest. Królowa buław. Pasja, namiętność. No i król pentakli, widzicie? Widzicie? Ósemka pentakli, czwórka pentakli. No i właśnie to jest to, kochani. Idziecie w kierunku czegoś naprawdę stabilnego. Idziecie w kierunku czegoś, co może przynieść wam naprawdę stały, trwały związek. Wiecie co, dla części z was, bo tutaj jest dużo pentakli, może to być kwestia tego, że współpracujecie razem. Może to być wasz szef, szefowa. To może być wasz prowadzący. To może być wasz kolega, koleżanka z pracy. I tutaj pojawią się pewne podszepty. A, coś tam, ta, uwodzi szefa, wiecie jak to jest. No, plotki, no, ludzi i tak dalej. To tym się, kochani, kompletnie nie przyjmujcie. Myślę, kochani, że naprawdę macie szansę wypracować tutaj fajną relację, macie okazję podocierać się trochę, powychodzić ze strefy komfortu po to, żeby naprawdę rozpocząć tutaj zupełnie nowe przedsięwzięcie, nowe życie i ruszyć właśnie na spokojne wody razem. Dwójka kielichów świadczy o tym, że między wami jest coś więcej niż wam się wydaje, a przynajmniej niż wam, moje drogie wodniki, się wydaje. Jesteście bardzo tacy naprawdę fajnie ze sobą połączeni. Trójka kielichów. Może to być tak, kochani, że znacie się po prostu ze wspólnego towarzystwa, że poznaliście się podczas jakiejś imprezy i dlatego tak to właśnie wszystko wyglądało. Ale to wszystko przeradza się w coś więcej, tak? Wy macie w sobie pasję, namiętność, sexy, chęć do działania, odwagę. Druga strona ma stabilizację, poczucie bezpieczeństwa, dojrzałość. Może to być też swoje ta różnica wieku dla części z was i to może też właśnie powodować pewnego rodzaju plotki wśród waszych znajomych, ale kochani, wy nie macie się przejmować plotkami, wy macie się przejmować, w cudzysłowie, sobą i po prostu cieszyć chwilą, bo patrzcie, ile tu jest radości, ile tu jest zabawy, ile tu jest swobody między wami. Myślę, kochani, że mimo tych czarnych myśli, które się pojawią, mimo jakichś stresów, mimo jakichś niepewności, macie szansę naprawdę wejść w bardzo korzystny rozdział swojego życia i po prostu delektować się związkiem, który się buduje dla was w tym momencie, moje drogie wodniki. Fajna energia, bardzo fajna, także tylko właśnie nie pozwólcie, żeby te wasze czarne myśli was tutaj dopadły, nie pozwólcie, żeby obawa przy tym, co powiedzą ludzie, sprawiła, że będziecie się tym wszystkim przejmować. Starajcie się odrzucić właśnie czarnowidztwo i po prostu żyjcie, korzystajcie. Cieszcie się tym, co jest. No co z zewnątrz? No mamy tą księżniczkę kielichów, kochani, czyli ewidentnie tutaj jakieś wyznanie, propozycja, niespodzianka też, bo księżniczka kielichów, paść kielichów, lucky. Boże święty, co za szalony kot. Księżniczka kielichów też właśnie przynosi niespodzianki, więc dla części z was te oświadczyny, czy propozycja zamieszkania razem, czy wyznanie kocham cię, chcę z tobą być, może stanowić dla was naprawdę nie lada niespodziankę. Myślę, że moje wodniki się kompletnie tego nie spodziewają. Zobaczmy tą księżniczkę kielichów. Kwał fortuny. Czekajcie, coś wypadło. Trójka buław. Mówię, że mi pachnie jakimś wyjazdem dla części z was. Dwójka mieczy, siódemka pentakli, as mieczy i paść buław. I szóstka buław. Moi drodzy, kochani, ja myślę, że tutaj osoba, z którą się spotykacie, planuje jakiś wyjazd wspólny dla was. Wiecie, może to być kwestia przeprowadzki do nowego domu, ale czuję, że dla części z was może to być kwestia takiego wyjazdu bardziej rekreacyjnego, gdzie spędzicie miło czas, gdzie właśnie pewne słowa padną, gdzie pewne propozycje padną i gdzie prawda, można powiedzieć, wyjdzie na jaw. Myślę, kochani, że z dwójką mieczy to nie jest kwestia blokady tej osoby, a bardziej trzymania języka za zębami, żeby nie zepsuć jakiejś niespodzianki. Także czuję, kochani, że faktycznie tutaj jest kwestia jakiejś podróży, wyjazdu, który totalnie odmieni wasze życie i sprawi, że rozpocznie się dla was nowy rozdział. Sila, przestań! Rozpocznie się zupełnie nowy rozdział dla was, który będzie początkiem fajnej inwestycji, fajnego... No właśnie, kochani, rycerz buław, nie rycerz buław, tylko szóstka buław i dziesiątka pentakli. To będzie początek waszej wspólnej przyszłości, moi drodzy. Ta osoba jest pewna siebie, gotowa na przyszłość, wie, że chce tylko was, wie, że chce zbudować z wami tą przyszłość i nie cofnie się przed niczym. Dlatego, kochani, jest tutaj zdeterminowana, żeby spełnić jakieś wasze marzenie odnośnie, nie wiem, właśnie tego wyznania, tej propozycji, tych zaręczyn, czy czegokolwiek, co tu się wydarzy.
I kochani, to się wydarzy. I to się dla Was, moi drodzy, wydarzy. I to jest naprawdę przepiękne. Piękne jest to, w jaki sposób ta osoba się stara. Wiecie, ona ma bardzo fajną, dojrzałą energię. Taką energię osoby, która dokładnie wie, czego chce, wie, dokąd zmierza i wie, jak to dać drugiej też osobie. Wie, jak się postarać. Naprawdę. No głupiec, jak nic, moi drodzy. Będzie tu nowy początek. Czwórka kielichów. Niespodzianka. Czwórka pentakli. Tak jest. I wygląda na to, że będziecie mieli szansę rozpocząć tutaj nowy rozdział. Więc cudnie, naprawdę cudna energia. Wasze nadzieje bądź obawy, wisielec. Wiecie co, kochani? Trochę obaw, że nic z tego nie będzie, ale trochę nadziei, że uda Wam się, nie wiem, spojrzeć na to wszystko z innej perspektywy. Myślę, kochani, że spojrzycie na to z innej perspektywy i to też będzie takie trochę z jednej strony ekscytujące, z drugiej strony trochę przerażające. Uważajcie też, żeby właśnie nikt z zewnątrz Was tutaj nie spowolnił, nie zatrzymał, bo naprawdę zmierzacie w kierunku czegoś fajnego, nowej inwestycji, czegoś solidnego, bym nawet powiedziała. No i kochani, wynik bądź rada jest przepiękny. Cesarzowa. Cesarzowa mówi o narodzinach nowego, mówi o tworzeniu stabilnego, stałego związku. Mówi, kochani, o założeniu rodziny, więc dla części z Was być może tutaj jakaś ciąża na horyzoncie, albo rozpoczęcie wspólnego przedsięwzięcia, jak najbardziej też po prostu nowego rozdziału w relacji również, ale nowego przedsięwzięcia typu finansowego, na przykład właśnie kupno mieszkania, zamieszkanie razem i tego typu rzeczy. Cesarzowa, kochani, jest energią mówiącą, otwórz się, żeby ktoś w końcu o Ciebie zadbał tak, jak tego potrzebujesz, tak, jak tego pragniesz, tak jak Ci się należy. Otwórz się na to otrzymywanie i otwórz się na wszelkie dobro i obfitość, które idą w Twoją stronę. Jako wynik Cesarzowa mówi właśnie o tworzeniu nowego, mówi o obfitości, która jest na horyzoncie, mówi o pięknej, dojrzałej miłości, która się tutaj buduje. Super energia. Zobaczmy tą cesarzową. Zobaczmy tą cesarzową. Siła. Kochani, ta osoba jest ogromnym protektorem u Was, wiecie? Dwójka buław. Kochankowie, dziewiątka buław, czwórka kielichów. Wiecie, co Wam powiem? Ja czuję, że naprawdę tutaj będziecie mieli do czynienia z zazdrośnikami. Szczególnie, kochani, jeżeli to jest związek na poziomie pracy, na poziomie zawodowym. Będą osoby, które będą gadać za Waszymi plecami i będą... Nie wiem, czy Was o coś oskarżać. Kochani, dla części z Was cesarzowa może tutaj świadczyć, że szykuje się jakiś awansik. A wiecie, jak się szykuje awansik i jeszcze wyjdzie, że jesteście z szefem, szefową, no to pojawią się ploteczki, wiecie, jakiego typu. Kochani, ważne jest naprawdę, żeby pilnować swoich granic tutaj bardzo mocno i żeby nie pozwolić innym, żeby zburzyli waszej przyszłości. Między Wami, kochani, wszystko jest jasne. Między Wami jest wszystko jasne. Wszystko widzicie klarownie, jak ten związek się rozwija. I to jest najważniejsze. A inni niech sobie gadają w dupie z nimi, za przeproszeniem. Wiecie, o co chodzi. Ludzie zawsze gadali i zawsze będą gadać. Ważne jest, żeby nie ingerowali w Was samych, tak? Żebyście nie pozwolili, żeby to, co mówią, dotknęło Was samych i nie zmieniło Waszych decyzji. Czuję, kochani, że z tą siłą właśnie będziecie ogromnym wsparciem dla siebie nawzajem, z partnerem, z partnerką. Myślę, kochani, że jeżeli jest tutaj kwestia faktycznie zawodowa i jedno z Was jest tutaj szefem, szefową, to będziecie mieli właśnie za sobą tego szefa, szefową, tak? Kogoś, kto naprawdę będzie bronił Waszych pleców, nie pozwoli Was zranić, nie pozwoli Was skrzywdzić, wręcz przeciwnie, może usunąć pewne osoby z drogi, żeby nie zakłócały Waszemu rozkwitowi i waszej znajomości. Myślę, kochani, że to jest niesamowity obrońca. Może Wy dla siebie nawzajem będziecie takimi obrońcami, będziecie stawać po prostu w swojej obronie, jak tylko wlezie, jak tylko to możliwe. Ale właśnie ta siła też mi mówi, kochani, że ten związek pięknie się tutaj umacnia, pięknie się rozwija, pewne lody puszczają, a Wy zaczynacie zbliżać się do siebie również właśnie pod kątem emocjonalnym. Z dziewiątką buław też, kochani, Wasze jakieś bolączki związane właśnie z przeszłością zostają dostrzeżone i uwolnione. Prawda, tak, król buław, ruszacie naprzód, po prostu ruszacie naprzód, odchodzicie od jakichś przyszłości, zachowujecie spokój. No i kochani, dwójka kielichów po raz kolejny, czyli miłość rozkwita, po prostu miłość rozkwita. I to jest piękne i to jest naprawdę najważniejszy przekaz, że tak powiem, tego całego czytania.
Bądź co bądź, kochani, na spodzie jest dziesiątka kielichów, czyli szansa na wasze długo i żyli długo i szczęśliwie, czyli szansa na spełnienie swoich marzeń i zbudowanie związku takiego, o którym zawsze marzyliście. Widzicie, tu jest dom, nawet pałac, jakieś dziecko w tle, więc to może być osoba, z którą naprawdę zbudujecie swoją rodzinę i skończycie w małżeństwie, po prostu skończycie w małżeństwie. Kochani, na spodzie troszeczkę trudnej energii, już wam pokazuję. Mamy ósemkę buław, mamy dwójkę pentakli, mamy dziewiątkę buław i czwórkę mieczy. Myślę, że to jest energia mówiąca o tym, żeby faktycznie zablokować pewne osoby, które będą plotkować na wasz temat, które będą coś gadać i które potencjalnie nie wiedzą, o co chodzi, ale będą rozsiewać właśnie jakieś ploty, jakieś iluzje do właśnie i będą działać za waszymi plecami. Myślę, że są to osoby po prostu zazdrosne o was i o waszą przyszłość i o to, że to wy zostaliście wybrani i że nie mogą was mieć albo nie mogą mieć waszej osoby. Więc tutaj, kochani, jest ważne, żeby pilnować naprawdę tych swoich granic, skupić się na właśnie tej miłości, skupić się na budowaniu swojej wspólnej przyszłości. Jesteście, kochani, dla siebie stworzeni. No i na spodzie, kochani, jest dziesiątka pentakli, więc jest ta stabilizacja. Rydwan, czyli pokonanie trudności, po raz kolejny podróż. No i trójka kielichów, as pentakli. Głupiec! Czyli nowy rozdział się dla was rozpoczyna, który będzie mega szczęśliwy. Więc warto wejść w to wszystko, warto w to zainwestować, bo tu jest naprawdę piękna energia. Okej, wodniki. Karta wyroczni dla was jeszcze na koniec, tradycyjnie. Thinker. Nie myślcie tyle, widzicie? Wy musicie sobie wszystko przemyśleć. Ja wiem, wodniki powagi są podobne, przecież my ten sam trygon jesteśmy. Flexible. Bądźcie bardziej elastyczni, kochani. No właśnie, bo jest szansa na naprawę czegoś, stworzenie czegoś, regenerację. Dokładnie, no właśnie. Oddychajcie, oddychajcie. Głęboko oddychajcie. Wszystko będzie dobrze. Karta numer 44. Myślicie. Strona 67. Te numery mogą być ważne. 44 i 67. I już wam, kochani, czytam przekaz. Strategia, bycie analitycznym i logicznym. I już wam czytam przekaz na miłość. Miłość nie jest logiczna, ale gdy wybierzesz partnera, dobrze jest mieć wspólne rzeczy poza pożądaniem. O, wy będziecie mieć. Czas rozważyć zalety i wady tego twojego związku. Jeśli macie ze sobą dużo wspólnego, idź w to. Jeżeli nie, są inne ryby w morzu. Nie musi się udać za wszelką cenę. Nie wymuszaj tego. Gdy inni mówią ci, kim są, uwierz im na słowo. Nie jest to odpowiedni czas, by pozwolić sobie na fantazję. Bez względu na wszystko, w tym momencie fakty są faktami. No i kochani, fakty będą mówić sami za siebie. Same za siebie, że no jednak zmierzacie właśnie w dobrym kierunku i że zmierzacie w kierunku rozwoju tej relacji, o czym zdecydowanie mówią karty. Myślę, kochani, że wy jesteście tutaj ze sobą bardzo kompatybilni, ale też na zasadzie różnic trochę. Dużo was łączy, ale dużo też właśnie z tą siłą będziecie mogli się od siebie nauczyć. I to jest fajne. I to jest bardzo fajne właśnie w tej sytuacji. No i mimo, że właśnie tutaj trzeba, wiecie, wziąć wszystko na logikę, wiadomo, to też pamiętajcie, żeby słuchać serca. Wszystkiego dobrego, moi wodniki. Życzę wam spełnienia, cudownego miesiąca, powodzenia. No i widzimy się oczywiście za niedługo. Buziaki. Pa, pa.